Uwaga, uwaga, jeszcze przed startem tego odcinka. Dzisiaj w środę wychodzi nowa postać w Brawl Stars Grom. No i będziemy grali sobie jej challenge na live'iku. Ten challenge będzie gdzieś w Brawlu około 16, a ja live'a odpalam już około 15, więc zapraszam serdecznie każdego na mój kanał Tori2, bo na tym kanale dzisiaj robimy live'ika, gdzie będziemy grali i zdobywali nową postać Groma. Siema, siema, Tori, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i mordeczki, mam dzisiaj dla was coś grubego. To serio nie jest fake, to nie jest fejkiem. Musicie mi wierzyć, że w dzisiejszym filmie pokażę wam coś takiego, takiego glitcha czy buga w Brawl Stars, dzięki któremu będziecie mogli grać wszystkimi skinami. Czyli przykładowo, nie macie Starshelly, możecie nią zagrać. Nie macie, tak jak będzie to zaraz w pierwszym przypadku, specjalnego skina za Power League do Byrona, będziecie mogli nim zagrać. Do tego potrzebujecie drugiej osoby, jakiegoś waszego znajomego. No i gdy jego już macie, to praktycznie bez problemu sobie to wykonacie. Zaraz wytłumaczę wam krok po kroku, jak to zrobić, bo jest to naprawdę kozackie. Zostawcie łapkę w górę w zamian za to, że pokazuję wam taki fajny sposób. Dobijamy tutaj 2000 i pokażę wam może jakiegoś kolejnego grubego buga czy glitcha, dzięki któremu będziecie mogli naprawdę dostawać fajne rzeczy, więc kto chce, łapkuje. Oprócz tego zostawcie też subika na moim kanale, bo to jest mega ważne, mordeczki, rozwijamy się, trzeba tutaj dobijać grube liczby. No i najlepiej subskrybować z dzwonkiem. No i w komentarzu napiszcie jeszcze, jakiego skina najbardziej w Brawl Stars lubicie, no to przypnę wam serducho. No i okej, ja to jestem z Bartolinim, specjalnie go zaprosiłem, będzie mi w tym pomagał, więc od razu mu tutaj dziękuję, pozdrawiam go też serdecznie. No i mordeczki, tego glitcha znalazłem u takiego youtubera Ray z zagranicy, więc link do jego kanału też dam wam w opisie. No i słuchajcie, o co z tym chodzi? Musimy wejść sobie na gierkę dla znajomych, przykładowo, nie wiem, bierzecie Gemgraba, tam byle którą mapkę, no i gdy już jesteście w drużynie z jakimś swoim ziomkiem, nawet nie musicie włączać botów, tam mniejsza o to, klikacie sobie tutaj w narzędzia, no i ustawiacie mecz mocy. Musi być on włączony. To jest bardzo ważne, ziomeczki. No i następnie dajcie sobie obydwoje ready i tylko ta osoba na razie nie musi nawet brać żadnego skina czy coś, no bo wiadomo, w Power League się go dopiero wybiera tutaj. I jak już jesteśmy, no to mordeczki, wybieramy sobie tą postać i tego skina, którego chcemy mieć. Przykładowo, ja nie mam skina do Byrona, więc Bartolini teraz weźmie tego Byrona za Ligę Mocy, który kosztuje normalnie 25 tysięcy star pointsów. Ja nim nigdy nie miałem jak grać, więc dobra, ja tutaj zablokuję byle kogo, bo jestem kapitanem. No i okej, Bartolini, ty bierz tutaj, tak jak mówiłem, Byrona, a ja wezmę dla ciebie, boże, nie wiem, no Jessie jakąś wezmę, nie wiem, jakiego tam mam skina u niej ustawionego. I gdy mamy ten ekran, musimy teraz szybko się zamienić. Akceptuj, widzicie? Zamiana z zadymiarzami, tutaj mamy taką zmiankę. Ja mam teraz Byrona ustawionego, a on ma teraz Jessie. I co najlepsze, skiny też przechodzą. Czyli ja teraz podczas gierki będę miał skina Bartoliniego, który jest za 25 tysięcy gwiezdnych punktów, no i po prostu go nie miałem, co nie? No i zobaczcie, uwaga, gierka się wczytuje, patrzcie na to i tak jest! A Bartolini ma już za to swoją Jessie, bo ja tej Jessie nie miałem, więc to jest trochę dziwne. Ja tutaj nie widzę u niego, że miał tą Jessie moją, więc naprawdę ciekawa sytuacja, może on widzi, ale ja na pewno nie miałem tej Jessie. Ale jak widzicie, mam tego Byrona, normalnie go w ekwipunku nie mam, zresztą zaraz wam też pokażę, że go nie mam, żeby nie było. No i co lepsze, tutaj też przychodzą emotki, zobaczcie, mam jego emotki. Ja jeszcze nawet nie odebrałem sobie dzisiaj tego lizaka, a już go mogę używać. Pokażę wam też w sklepie zaraz, że go nie odebrałem. Więc naprawdę grubo, mordeczki. Zaraz przejdziemy do kolejnej gierki, gdzie przetestujemy, czy działa to na Starshelly, bo ja Starshelly mam, a Bartolini jej nie ma. Więc będzie na pewno grubo. A więc dobra, mordeczki, teraz żeby nie było, patrzcie, w sklepie nie odebrałem dalej tutaj tej nowej odznaki za darmo, która jest, jak widzicie. Oprócz tego, ziomki, co więcej, chciałem wam tutaj jeszcze pokazać, że nie miałem tego skina do Byrona, żeby nie było, wchodzimy sobie. Byron jest tutaj i no nie mam do niego żadnego skina, jak widzicie. Więc dobra, teraz robimy kolejną turę i to już będzie mega ciekawe, bo zobaczcie, ja wezmę Starshelly, bo Bartolini nie ma Starshelly, więc sprawdzimy sobie, jak to będzie Starshelly wyglądało. A Bartolini bierze Leona Wilkołaka. Ja do Leona też nie mam żadnych skinów, od razu wam pokażę, żebyście mnie tutaj nie oskarżali, że oszukuję czy coś. No do Leona nie mam żadnych skinów, a on weźmie Wilkołaka, więc będzie grubo, bo ja zawsze chciałem Wilkołaka mieć i sobie nim pograć. Dlatego, mordeczki, lecimy sobie z giereczką. Dobra, dawaj ready, stary, i nom. No to dobra, mordeczki, teraz bardzo ważna rzecz. Zaraz musimy sobie wybrać tutaj postacie. Ja oczywiście biorę Shelly, tylko kurde, mnie się chyba ustawi na niej Starshelly. Mam nadzieję, że tak, bo tak to miałem na nią ustawioną. No nie, zablokowałem ją, ale jestem głupi. No to trudno, omijam już Starshelly, mniejsza o to. Weźmy sobie, czekaj, ja sobie wezmę, nie wiem, masz do El Primo skina tego El Rey? Który to? Ten taki czerwono-złoty, taki król. Nie, nie, nie. Dobra, to weźmiemy El Primo, ja go wezmę.
To teraz go powinnaś mieć i zamieniamy się szybko, widzicie? Klikamy zamień, wyślij, wysłałem zaproszenie, on zaakceptował. No i ja już teraz jestem Leonem, a on jest El Primo. No i dobra, mordeczki, zobaczymy, czy będę tutaj wilkołakiem, czy działa to na każdej postaci, więc dawaj, stary. Później jeszcze sprawdzimy mega grubą rzecz po tej gierce, czy działa coś takiego, że jak na przykład nie mamy jakiejś postaci, bo na przykład baza, ja baza nie mam, to czy jak się zamienimy, to czy ja będę mógł nim grać? To już by było mega grube. Więc nie wychodźcie, zostańcie do końca, a ja jak widzicie mam wilkołaka Leona, kozacko. A ty, Bartolini, bo my nie widzimy, żebyś miał jakiegoś skina, bo to widać tylko u ciebie. Czy ty masz jakiegoś skina do El Primo mojego? No, ja ogólnie nie mam. To chyba dlatego, że nie ustawiłem go po prostu, nie? No. To w tym jest problem, dobra, ale jak widzicie i tak to działa, mordeczki, bo ja mam wilkołaka Leona, więc jest sztos totalny i mogę sobie nim fajnie pykać gierki, więc naprawdę grubo. No i teraz źle to zrobiliśmy, że ja zablokowałem w ogóle tą starszą Eli, wiecie? Najpierw sobie zawsze weźcie tego skina do menu i ustawcie, żeby on był ustawiony, nie? Bo ja nie miałem nic ustawionego na przykład z tym El Primo, no i dlatego Bartolini teraz nie ma żadnego skina. Ale nawet jakbym miał, to on by go widział, a ja bym go nie widział, bo to działa tak, mordeczki, że my widzimy, ale druga osoba, która gra w naszym teamie, już nie widzi, że my mamy tego od nich skina, więc no. No, taki trochę bug, ale i tak fajnie, że my to widzimy, bo to jest najważniejsze. Dobra, przechodzimy do tej kolejnej gierki, gdzie będziemy testowali baza, bo to już będzie naprawdę grube. A więc okej, okay, widzowie, patrzcie na to. Ja teraz biorę gwiazdą Shelly, żeby nie było, klikam wybierz, a on bierze baza. Ja baza nie mam. Baz to jest postać, której nie ma podblokowanej, więc będzie śmiesznie. Jak to zadziała, to już naprawdę będzie mocne, ziomeczki. Dlatego uwaga, klikamy sobie gotowość i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Muszę pamiętać, żeby teraz nie, po prostu nie wyrzucić tej star Shelly, bo chcemy zobaczyć, czy u niego ona będzie działała. Więc uwaga. Uwaga, już tutaj wszystko się zaczyna. Ja zablokuję sobie, nie wiem, na przykład Dynamike'a, o, czemu by nie. I teraz wezmę sobie Jessie. I teraz już na pewno będzie git, a on bierze tutaj, tak jak widzicie, właśnie baza. No i zobaczymy, czy nam to wyjdzie, okej, okay, giereczka startuje. I teraz musimy szybko się zamienić, wysyłam ci. Zaakceptuję, tak, nie, jeszcze nie, czekaj. Teraz, okej, okay. Nie da się. Nie da się, o, to akurat nie działa. Nie można zamienić zadymiarzy. O kurde. Czyli tutaj akurat twórcy się zabezpieczyli, że jak nie mam tej postaci, to się nie da wymienić, okej. Więc to akurat ma sens, tu im się udało, co nie zmienia faktu, że działa to na wszystkich skinach, na Star Shelly też to działa, mimo że tego wam teraz nie pokazaliśmy, ale uwierzcie, że działa. Więc jak ktoś nie ma Star Shelly, chce sobie ją pograć, czy ktoś nie ma jakiegoś innego skina, no to mordeczki, pewnie, że polecamy wam sobie spróbować coś takiego. Wystarczy, tak jak mówiłem, wejść sobie na bitwę dla znajomych z jakimś ziomeczkiem, no i tam ustawić, żeby była to... po prostu liga mocy, tryb taki jak w lidze mocy, no i wtedy bez problemu można, tylko trzeba zamienić sobie szybko zadymiarzy przed startem, wtedy gdy wybiera się gadżety i star powery, no i macie to, dlatego polecam każdemu sobie spróbować, bo serio to działa, jak mi nie wierzycie, to sobie sprawdźcie. A na koniec tego odcinka mam tu jeszcze ciekawego newsa od samego twórcy Brawl Stars, czyli Franka. Frank to jest jeden z community managerów, kojarzycie go na pewno z Brawl Talków, bo w nich występuje. No i słuchajcie, jakiś ziomeczek tam napisał w jakimś komentarzu, że Showdown Plus, czyli ten tryb, który był jakiś czas temu w Brawlu, już permanentnie został usunięty, czyli na stałe został usunięty. A Frank odpowiedział mu na to, że jeszcze nie wiadomo, żeby nie pisał takich rzeczy, bo jeszcze nie jest to w 100% potwierdzone, że to będzie na stałe. Dlatego tutaj widziałem, że też dużo osób tak pisało, że Showdown Plus już nigdy nie wróci, dlatego jeszcze poczekajcie, okej? Okay? Dopóki twórcy nie wydadzą tam oficjalnego potwierdzenia, no to jeszcze nie wiemy, tak jak tutaj napisał Frank, więc to tutaj takie info ode mnie i postanowiłem, że wam to pokażę, bo jest to dosyć ciekawa rzecz, mi się wydaje. Dziękuję wam za dotrwanie do końca tego odcinka, pamiętajcie, że dzisiaj jeszcze odpalam live'ika, będzie on około godziny 15-15.30, więc no warto sobie na niego wpaść i obczaić, bo będzie grubo, a ja się już z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcineczkach, wbijajcie na wszystkie social media, które są podane w opisie, Bartolini jak ma kanał, to też na pewno ten kanał podeślę wam w opisie, więc można sobie zajrzeć, no i trzymajcie się do kolejnych materiałów, siemaneczko wszystkim, pa pa!